Dzień dobry. Śniadanko przyszło. Ale pada. Muszę szybko uratować. Niosą pani jeszcze inne śniadanka? Już na każdym jest jedno. O, już tam zabrali. Ale leje mocno. I to nasze śniadanko. Uhuhu. Wyłożę wszystko pięknie. Pokażę wam. No, jestem głodny naprawdę. Oczywiście musieliśmy zrobić zdjęcia z rana, ale już kończymy. Już kończymy, bo mała nam narodzi. Takie profesjonalne lampki były włączone, żeby zrobić zdjęcie. Bo inaczej to wtedy jak się wyłączy. O, zobaczcie, to jest tak szarosino. I jedna spadła, prawie stolik rozbiła. Łobuziara. Nie pójdziesz nigdy na spacer? Tak. To są wakacje. Tak, tak. Widzę, jaki masz piękny makijaż dzisiaj, profesor. Dziękuję. Nie pójdziesz nigdy, tak? Nigdy nie idziesz na spacer. A co robimy? No idziemy szukać, co tam ciekawego w mieście i nad morzem słychać. Tak, i czapkę ci kupić, bo nie możemy znaleźć jednej. Chodź, szybko, zobaczymy. Może będzie jakiś patrol. Wybieramy się nad morze pooglądać. Mała dzisiaj marudzi od rana, ale to myślę, że tak się nie wyspała trochę. Spała jak Sewita, nie? No. Leżała, leżała. Fajny, droga jestem. Kiedy żona ci wyjada? A nic nie chciała pójść. Zawsze takie zawsze podkradają te dziewczyny, no. Sama nic nie chciała? Może chcesz, proszę, zjedz. Ale ty nie jedz tego, nie jesz tego nigdy, nie jesz surówki. Cześć kochani, my właśnie byliśmy na lunchu. Zjedliśmy sobie tam rybkę na pół, zupy. O rety, powiem wam, że nos mam dalej zatkany. Jest ciężko mi mówić. W nocy też było ciężko, bo o 5 obudziło nas walenie, dosłownie deszczu. Z jednej strony fajnie, ale jak już się wybudziłam, to nie mogłam zasnąć i nawet wrzucałam wam na Insta. Nie wiem, czy teraz mnie dobrze słychać. Teraz byliśmy trochę na plaży, ale wywiało nas za wszystkie czasy. Także i dzisiaj jeszcze spędzamy czas w Mielnie, ale zdecydowanie jest mniej ludzi, część straganów jest zamknięta. Idziemy jeszcze na Wesołe Miasteczko, zobaczymy, czy coś tam działa. No i będziemy powoli szli do domków. Mielno jest strasznie długie. Jak jeździcie tutaj, to wiecie. My zawsze jeździmy do Dźwirzyna kawałek dalej, jednak wolę Dźwirzyno pod kątem miasta czy plaży. Natomiast no domki tutaj, te na wodzie, no to jest po prostu bajka. No, w czymś, w takim miejscu magicznym jeszcze nie byłam, więc na pewno będziemy tutaj chętnie wracać. No. Przewrócisz się? Jesteśmy w domku. Baba Jaga się wyżej wchodzi, ale to chyba nie... Baba Jaga się... Zobaczcie, co się... Spróbujmy. Trzymamy się mocno, słuchaj. O, tam jeszcze jest więcej. O, tutaj jest kominek. Chodź, iść do mamy. Jak ślicznie. Łóżeczko jest. Zobaczymy, co tam jest. Jak się załagierzy. O, mama, to się raz przewróci. Ale fajnie. Fajnie to jest. No ale w głowie się kręci. Na filmie tego nie widać. Tak. Zobacz tam. Dziś to kręci mi się w głowie. Ja nie mogę, Darek, ja zaraz stoję. Wiesz co, ja chyba tutaj się przytrzymam, zobacz.
Wow, kibelek jest. Ja muszę piernika z zewnątrz. Powiem wam, że warto do niego wejść, bo w łatwy sposób możemy oszukać swoje zmysły, wiecie? Zmysł równowagi. I przez to, że jesteśmy do góry nogami, no to zaczyna, jest to pod kątem, to zaczyna nam się po prostu kręcić w głowie. Także fajna zabawa, fajne doświadczenie. Tu jeszcze z drugiej strony jest taki brzydki pirat, a tu jeszcze siedzi brzydka wiedźma. Podobało ci się w domku? Odważna byłaś. Nie bałaś się nic, co? Super dziewczynka. Musimy wracać. Musimy uciekać. Musimy uciekać, zaczyna padać. No. Ale trochę przeszliśmy, naprawdę. Siedzi. Gdzie ten kot? To jest jakieś sówka, a nie kot. Kot. Słuchajcie ją, kot. I powoli wracamy do naszych domków na wodzie. Pójdziemy sobie do lobby i po prostu wypijemy jakąś herbatę. Mała się pobawi, bo tam są fantastyczne zabawki. Mam nadzieję, że jeszcze mnie słychać. Byliśmy na tylu atrakcjach, na tylu jakichś super rzeczach. Jesteśmy wymęczeni. Mała też nam padła w wózku. No, także idziemy jeszcze chwilkę posiedzieć w lobby. No i tak, takie wakacje. Tak naprawdę kilka dni. Ale powietrze jest tak fantastyczne, że warto tu przyjechać. Nawet na te 2-3 dni. Powdychać troszeczkę świeżego powietrza. Zinhalować się. Przyszło nasze jedzonko, a tu pewnie. O, ale super. To do herbatki, wiesz? Zobacz, cyk. Wieje mocno. A tutaj pewnie nasze pizze. Jedzonko nasze. Fajne w pojemnikach. O. Wow, ale pięknie. Super. I nożyczki takie do pociechania pizzy. Zobacz, jakie fajne. No, świetne. Pizza gotowa. Koleżanko. No i zaszło nam słońce. Chciałem nagrać u góry, jak położymy pizzę i prosecco, wiesz, tak fajnie na Instagrama. Słońce nam uciekło niestety. Smuteczek. Pani Karolina, jak tam smakuje pizza? Bardzo dobra. Tak? Mhm. No jak zawsze margarita na pół. Komputery tam. A ja tam wcinam capricciose. Patrz, jak ładnie jest wypieczone, że ten... Mogę wyjść te oliwki? Tak, proszę bardzo. Proszę, bierzesz capricciose, co? No, bo jest pyszne. A wy jaką wybieracie pizzę? Właśnie, dajcie znać w komentarzach. Ja zawsze margarita, pizza. Ale z rukolą. Cześć, witajcie. Śniadanko wpadło, mała gra. Wy? Ry. Fajna gra? Tak. Myślałem, sama sobie ją wybrała. Karolina się z tyłu za mną kąpie, a przed chwilą dostaliśmy śniadanko. Pokażę wam, co tutaj jest. Mamy placuszki, takie jajka usmażone, wędlinki i ser i bułeczki. O, i brownie, no i sok pomarańczowy też do tego. Więc ja zabieram się za jedzenie i muszę składać vloga przed wyjazdem, więc robota czeka.